Czy mogę obronić się zwiniętą gazetą na ulicy? Słuchajcie, dużo osób zadaje mi ostatnio to pytanie, więc postanowiłem to troszeczkę bardziej rozkminić. Możesz obronić się wszystkim. Bananem, jabłkiem, kiścią winogron, tortem, gorącą kawą lub na przykład kamieniem wielkości pięści lub też innymi historiami. Słuchajcie, niezależnie od tego, co to będzie, czy to będzie wyżej wymieniony banan, czy to będzie napój izotoniczny 0%. Wszystko może być bronią w rękach specjalisty. Jeżeli chodzi o gazetę, jeżeli jest dobrze zwinięta, możecie użyć jej jako na przykład pałki teleskopowej. Czy zrobicie nią krzywdę, jakąś wielką? Może niekoniecznie krzywdę, ale na pewno dacie radę odwrócić uwagę. Tak samo jak atak bananem, połówką jabłka, tortem, tak, ciastkiem, czy też bułką. Okay? Wszystko może być bronią lub elementem do odwracania uwagi. Pozdrawiam serdecznie, cześć.